Eluwina, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z LEGO Avengers. Dokładnie tak, w tę grę nie grałem prawie miesiąc. Już zapomniałem, jak to się gra, ale no... potrzebowałem trochę przerwy. No, witam po tak długiej przerwie w LEGO Avengers. Dobra. Lecimy oczywiście. Siump. Dokupiłem sobie nowe DLC pod tytułem Kapitan Ameryka Wojna Bohaterów. Myślę, że będzie git. Więc zobaczymy. Dobra. O, jestem naszym tutaj Ultronem oraz Ghost Riderem. Dobra, chwila. Who is this? Ares. A Thanos ile by mnie kosztował? Where is Thanos? Tu jest chyba Hela. Nie, Grim Reaper. Mam i Happy'ego. Tu jest Thanos. 2,5 miliona. Wow. No, nowe postacie z tego co widzę już mi się dodały. Tu jest na przykład zimowy żołnierz. Rzuca granat. Strzela. Poza tym przywołuje sobie koleżków. To jest Bucky. Jest też War Machine. No. Tak to wygląda. Jest Scarlet Witch. Czyli Wandę mamy. No Wanda jak Wanda, widzieliśmy ją już wielokrotnie. Dobra. Halo? Kolejną tutaj postacią naszą jest Iron Man Mark 46. Który umie no raczej strzelać, no nie? No właśnie, standardowy ten. To też, również. I również. Mamy Falcona. Takiego z brzydkim strojem. Mamy Crossbowna, którego nie kojarzę. Oczywiście Kapitana Amerykę. Bo kogo by tu innego? Jest też Czarna Pantera. Fajny atak. Agentka, czyna się Hyperion. No i tu już są kolejne te. Także no, Rescue też mamy. I trzeba wybrać coś, co chcemy dzisiaj tutaj ograć, zobaczyć. Ciekawe, czy jest jakaś nowa misja związana z Wojną Bohaterów. Myślę, że na pewno. Tutaj będą tylko kostiumy. Zobaczmy, czy to dało nam się tu coś nowego? Nie. Nie. Tam była Black Widow. No i tu będzie znowu ten. Dobra. Ja mam bardzo fajny pomysł, by dziś... nie przychodziliśmy już przypadkiem do doktora Stevena Strange'a? Nie. No bardzo ochotę na AIM, nie ma nic do IMA, więc zróbmy sobie dzisiaj to. W tym 20. honorowym odcinku 3 grudnia. O tak.
Myślę, że to jest oczywiste nawiązanie do gry Avengers, no bo jest AIM. A to nie jest scena z Iron Man 3? Ta, Mandalorian. Iron Man 3. You see that lovely Malibu penthouse? Well, that's where I live with Tony Stark. Normally, it has a beautiful vista of the Pacific, but today, it has a fleet of gunships hired by the Mandarin to redecorate our lounge. He's the same villain that's been creating all kinds of chaos around town, even putting our friend Happy in the hospital. Guess he's not so happy now. Definitely not Tony's best decision, giving our home address to a bunch of lava-blooded villains. On a positive note, at least his new Iron Man suit fits me snugly. Get her, I'm gonna find a way around. Tony! You're okay, right? We need to get you out of here right now. See, this is why I don't like it when you bring your work home with you. Dobra, gramy z Starkiem oczywiście. Myślę, że przydałoby wam się przyciszyć trochę grę. Dobra. Stroju to ja nie mam. Chyba, że jakiś zapasowy. No nie. Mamy tutaj oczywiście naszą wspaniałą typiarę zwaną Pepper. Zepsułem coś, nie widziałem co. Oj, jak klocku, o panie, dawaj mi to. Z ostatniego odcinka jest tu nasz królik. No ta, Pepper nieźle lata. No, Pepper nic nie zrobimy, dobra. Tony. Właśnie, ja nie mogę zmieniać postaci. Dobra. Co ja mogę zrobić? Poza tym, że nic nie mogę zrobić. Dobra, jednak mogę. Powiedziałem, że jako Stark jestem profesjonalnym spawaczem XD. Okej. Ciekawe, to ma wąty fabularne. Myślę, że to zabiera Starkowi pewien ze strojów. Szkoda tej Chaviry Starka i szkoda, że nigdy jej nie było w zestawie Lego jakimś tam. Oj, uwierz, Pepper, to nam bardzo pomoże. Nie, na jego to się tu nie spodziewałem. Jakby Pepper tego sama nie mogła zrobić. Czy on tą gaśnicę w ogniu trzyma, wytypy. Oj. Pepper! Zostaw Starka i uciekaj. Okidoki. Szybkie skoki. Chwila.
Tam. O. Tam był obraz Ironmana. Co to za zagadka? Uuu. Kogo odblokowałem? Dobrze. Dobra. By the way, widziałem, że bardzo wam się seria podobała. Co jestem zdziwiony. Potrzebuję Starka. Czemu lecieć nie mogę, to nie wiem. O, halo? Ziom. 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 Ziom, dobra. Mamy to. Taki nasz projekcik. Co mam zrobić? Dobra. Cyk. W filmie też tak było, nie? Tony strzelił w pianino i poleciało. Spoko, Pepper! Damy rady! Oby ich tu więcej już nie było, no. For a second, we thought it was over, but a final missile slipped past. I watched in horror as the entire condo sunk into the abyss. Thankfully, Jarvis had managed to help Tony escape a watery end, but the suit had shorted out, leaving him stranded in Tennessee. Further adding to his troubles, the hot-headed villains happened to be visiting the area, and Tony's only ally was Harley, a local boy with a pretty mean potato gun. The pair were left with no choice but to take on the Flameheads together. Tony really should start keeping the rest of the Avengers on speed dial. Uh-huh. I mean, you know, in a bad way. Shouldn't be too much of a problem. There are transformers around here that'll shut the power off. I accidentally did that. Twice. Okej. Mniej gadania, więcej działania. Zamknij mordę, proszę. Co tu robią Tony? Kolejne Tony opony. Skąd tu teraz wiedzieć, który to mój Tony? Tam jest Hulk. Hulk Busturk. I kapitan. Fajla kapitan. Daj mi tu Tonego. Okej. Mysterio chyba był, nie wiem. No offense, but I think you might be a little too heavy for this. Let me try. Co mam spróbować? Co mam z tym zrobić? Jakby nie szaję. Dobra.
Okidoki, sium, 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 sium. Młody! Strzelaj w latarnię! Pięknie, no. Mamy pojazda. Czy wiem, jak ich rozróżniać, nie mają reaktora łukowego. Pięknie. Cholerka. Ach, kolejna rzecz, którą muszę naprawiać. No i co mam z tym zrobić teraz? A. To ma sens. Wam tu zaraz walnę. Pięknie. I po co mi to jakby what? Nie mogę w tym ani do góry lecieć, ani... What? Męczę się nad tym, już nie wiem ile minut i nie da się tego zrobić. Bo tu też się da skres z tamtej strony, ale nie chce się to złapać. Zobacz. Nawet tonem no nie da rady się złapać z tej strony. Nie wiem o co chodzi. Więc no, może zostaje to na kolejny odcinek, skoro tak to funkcjonuje.